edukacji w Szkole Podstawowej nr 12 imienia Kornela Makuszyńskiego przez uczniów klas 8 pragnę serdecznie powitać dyrekcję naszej szkoły, grono pedagogiczne i pracowników szkoły, zaproszonych gości, rodziców, delegacje uczniów klas 7, a szczególnie koleżanki i kolegów, którzy w dniu dzisiejszym zostaną absolwentami naszej szkoły. Teraz nastąpi uroczyste przekazanie sztandaru szkoły przez uczniów klas 8, ich następcom z klas 7. Baczność. Uczniowie, do przekazania sztandaru. Wystąp. Przekazujemy na Wasze ręce sztandar szkoły. Sztandar szkoły przekazać. Poczty sztandarowe, wstąp. Baczność. Przedstawiciele klas do ślubowania, wystąp. Do ślubowania. My, absolwenci Szkoły Podstawowej nr 12 w Bełchatowie, uroczyście ślubujemy Ci szkołę. Wiernie strzec Twojego honoru. Dalszą pracą i nauką rozsławiać Twoje imię. Z godnością nosić zaszczytne miano wychowanka Szkoły Podstawowej nr 12. Zdobytą wiedzę, umiejętności i sprawności jak najlepiej wykorzystać w dalszym swym życiu. Zawsze pracować sumiennie i uczciwie, czynnie współuczestniczyć w życiu naszego kraju. Po ślubowaniu. Baczność. Przedstawiciele klas, wstąp. Prosimy Panią Dyrektor o zabranie głosu, wręczenie dyplomów, nagród i wyróżnień. Szanowni Państwo, dyrektorzy, nauczyciele, rodzice, drodzy absolwenci. Z okazji zakończenia roku szkolnego wszystkim Państwu, dyrektorom, nauczycielom, pracownikom oraz uczniom i rodzicom składam serdeczne podziękowania za wytrwałą pracę, zaangażowanie, wysiłek
za wiele cennych inicjatyw. Za dobre słowa, które dodawały skrzydeł i pozwalały uwierzyć we własne siły, a także codzienny przykład, jak być mądrym i dobrym człowiekiem. Dla Was, drodzy ósmoklasiści, mijający rok szkolny był wyjątkowy, bo ostatni w szkole podstawowej. Za chwilę odbierzecie świadectwa i zostaniecie absolwentami Szkoły Podstawowej nr 12 w Bełchatowie, czego z całego serca Wam gratuluję. Przez te 8 lat zmieniliście się nie do poznania. Z dzieci, które dopiero co zaczynały swoją edukację, wyrośliście na pewnych nastolatków z głowami pełnymi marzeń i planów na swoją przyszłość. Bądźcie z siebie dumni i z tego, co osiągnęliście. Zawsze wierzcie we własne możliwości. Realizujcie swoje pasje i marzenia, nawet te najskrytsze. Sięgajcie po kolejne wyzwania, zdobywajcie coraz wyższe szczyty. Przed Wami kolejny etap edukacji. Życzę, abyście dostali się do wyważonych szkół na wybrane profile, dzięki czemu będziecie mogli spełniać się w tym, co lubicie i w czym jesteście dobrzy. Drodzy wychowawcy i nauczyciele, dziękuję za wychowywanie naszych młodych bełchatowian. Ich osiągnięcia to w ogromnej mierze właśnie Wasza zasługa. Wiem, że praca z młodzieżą nie zawsze jest łatwa, ale dzisiejsza uroczystość pokazuje, że warto było podjąć ten wysiłek. Mury Waszej szkoły opuszcza właśnie kolejne pokolenie młodzieży, które dzięki Wam posiada ogrom wiedzy. Nauczyliście ich też szacunku do drugiego człowieka, a także jakimi wartościami powinni kierować się w życiu. Drodzy rodzice, ogromne podziękowania kieruję również do Was. Dziękuję za wszelkie działania na rzecz szkoły, a przede wszystkim za wsparcie swoich dzieci i wiarę w ich potencjał, marzenia, talenty. Szanowni Państwo, drodzy uczniowie, życzę udanych wakacji, wspaniałych podróży, niezapomnianych przygód. Niech ten letni czas przyniesie też odpoczynek i spokój, co da siłę do podejmowania kolejnych edukacyjnych wyzwań w nowym roku szkolnym. Z pozdrowieniami prezydent miasta Bełchatowa, Mariola Czechowska. Drodzy uczniowie, szanowni Państwo, w zasadzie wszystko zostało powiedziane, ale nie mogę tak odejść bez słowa. Nie mogę tak wypuścić Was w świat bez pożegnania. Pamiętam dzień, kiedy przyszliście do tej szkoły. Niektórzy z Was byli ze mną 9 lat, bo byli również w oddziale przedszkolnym, w tak zwanej zerówce. Niektórzy przyszli w pierwszej klasie, niektórzy dołączali w trzeciej czy w kolejnych latach, ale wszyscy jesteście dla mnie ważni. Wszyscy jesteście dla mnie ważni, bo to z Wami przeżywałam każdego dnia miłe chwile, przyjemne chwile, czasami trochę trudniejsze chwile. Wyzwań było co niemiara, ale to tylko świadczy o tym, że się rozwijaliście, rozwinęliście, bogaciliście swoje wnętrze i stawaliście się młodymi ludźmi, którzy również mają swoje oczekiwania, swoje marzenia, swoje pragnienia, potrafią artykułować swoje potrzeby, jedni może troszkę bardziej dorosły sposób, innym jeszcze trochę obłady, no było potrzebne, ale podsumowując, chcę bardzo serdecznie podziękować, że mogłam Was wszystkich młodych ludzi poznać. I w imieniu grona pedagogicznego życzę Wam wszystkiego dobrego. Życzę Wam wszystkiego dobrego, szczególnie myślę sobie o Pani Elżbiety Turlejskiej, która w pierwszej klasie prowadziła klasę pierwszą A, dzisiaj jest to klasa 8 A. Te 8 lat Wasza Pani, która uczyła Was pisać, czytać i rachować, jest dzisiaj z nami. Jest mi bardzo miło, Pani Elżbieto, że jesteśmy razem na tej uroczystości. Klasą 8 B opiekowała się Pani Anna Szczepanik. Wyrośliście jej przepięknie na młodych ludzi. Klasą 8 C, która czasami była zwana bardzo żywotną, opiekowała się Pani Elżbieta Modlińska. Myślę, że żywotność rozwinęła się doskonale. Pani Elu, serdecznie dziękujemy. Klasą 8 D dzisiaj, a wtedy pierwszą D, taką małą, taką malutką, opiekowała się Pani Elżbieta Kacprzak. Więc moi drodzy, pozdrawiamy Was bardzo serdecznie.
i życzymy Wam wszystkiego, wszystkiego dobrego. Spotykajcie na swojej drodze dobrych, życzliwych ludzi, a tych trochę, powiedziałabym, mniej życzliwych, omijajcie. Niech idą w swoją stronę, niech idą w swoją drogę. Wszystkiego dobrego. Rodzicom dziękuję za piękną współpracę przez te 9 lat i 8 lat z niektórymi. I cóż, proszę Państwa, bądźcie dumni ze swoich dzieci. Bądźcie dumni. I proszę Państwa, pamiętajcie, że każdy z nich jest zdolny na swój sposób i każdy ma potencjał. I rozdajemy świadectwa z paskiem bardzo serdecznie. Gratuluję wszystkim, ale mamy w naszej auli mnóstwo różnych talentów. Bardzo zdolne dzieci, ukierunkowane już w poszczególnych talentach, rozwijające się. Dlatego wszystkim Państwu, wszystkim gratuluję tego, że macie takich pięknych, młodych ludzi. Nie będą szczęśliwi, bo to jest najważniejsze. Dziękuję. Poproszę Martynę Wolną, Kalinę Zawicką, Roxanę Szczepańską, Juliana Kowalskiego, Oliwię Lasot, Wiktora Karonia, Adama Kajdę i Aleksandra Mieszkiewicza. Jeszcze większa, Kornel Makuszyński. Gratulacje. Dyrektor i Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Bełchatowie gratulują uzyskania przez Państwa córkę Kalinę Sawicką bardzo dobrych wyników w nauce. Życzymy dalszych sukcesów wychowawczych. Pani Anna Błaszczyk i Agnieszka Ludwiczak-Maszewska. Zapraszam rodziców. Dyrektor i Rada Pedagogiczna gratulują uzyskania przez Państwa córkę Martynę Wolną bardzo dobrych wyników w nauce. Życzymy dalszych sukcesów wychowawczych. Martyna, zapraszam Cię. Dyrektor i Rada Pedagogiczna gratulują uzyskania przez Państwa córkę Roxanę Szczepańską bardzo dobrych wyników w nauce. Życzymy dalszych sukcesów wychowawczych. Roxana, czy towarzyszą Ci dzisiaj rodzice? Nie. Wielkie brawa, proszę Państwa. Dzień dobry. Poproszę osoby nagrodzone z 8 B. Elizę Lewandowską, Mateusza Szurgota, Kasię Dudkiewicz, Krzysia Zatonia, Julię Krajewską, Olka Saudę, Oliwię Jakubczak, Maję Figlów, Joasię Zatoń i Szymona Sęgla. Serdecznie zapraszam rodziców ucznia, któremu chcemy pogratulować, rodziców Mateusza Szurgota. Dyrektor i Rada Pedagogiczna gratulują Państwu uzyskania przez Mateusza bardzo dobrych wyników w nauce. Życzymy dalszych sukcesów wychowawczych. I życzymy dalszych sukcesów wychowawczych. Dyrektor i Rada Pedagogiczna gratulują uzyskania przez Państwa córkę Elizę Lewandowską bardzo dobrych wyników w nauce. Życzymy dalszych sukcesów wychowawczych. Maria Rondele, Wiktora Sobańca, Marcela Łukasika,
Franciszka Gryla i Zuzanny Wieczorek. Dyrektor i Rada Pedagogiczna gratulują uzyskania przez Państwa córkę Amelię Gawrot bardzo dobrych wyników w nauce. Życzymy dalszych sukcesów. Zapraszamy Amelię i mamę. Bardzo dobrych wyników w nauce. Życzymy dalszych sukcesów wychowawczych. Dyrektor i Rada Pedagogiczna gratulują uzyskania przez Państwa córkę Julię Fiomulską. Bardzo dobrych wyników w nauce. Życzymy dalszych sukcesów wychowawczych. Gratulują uzyskania przez Państwa córkę Natalię Topolską bardzo dobrych wyników w nauce. Życzymy dalszych sukcesów wychowawczych. Natalia, zapraszam. Zapraszam uczniów klasy 8 D. Aleksandrę Otman, Oliwię Osiecką, Ewę Kobylińską i Juliana Rawickiego, Michała Paluszkiewicza i Nikolę Łys. Szkolna konfituła do spraw wyróżnień i tytułów w składzie Renata Oleszczyk, pan Jacek Dylik, nauczyciel fizyki, chemii i opiekun samorządu uczniowskiego, pani Elżbieta Fix, nauczyciel matematyki, pani Anna Stanisz, nauczyciel geografii i przedstawiciel uczniów Denis Kulba. Po przeanalizowaniu wniosków złożonych przez wychowawców klas ósmych mają zaszczyt przedstawić najlepszego absolwenta Szkoły Podstawowej nr 12 imienia Kornela Makuszyńskiego w Bełchatowie w roku szkolnym 2022-2023. Najlepszym absolwentem została Julia Fiomulska z klasy 8. Mamy uczniów, którzy kochają książki, proszę Państwa. I to jest wspaniałe, że są uczniowie, którzy kochają książki. Mimo że w tym roku nagrody są multimedialne do naszych nagrodzonych czerwonych pasków, za pracę w kole bibliotecznym serdecznie dziękuję w imieniu nauczycieli bibliotekarzy. I zapraszam Marię Fiklus z klasy 8 B, Joannę Zato z klasy 8 B i Katarzynę Dudkiewicz z klasy 8 B. Opiekun samorządu uczniowskiego, ma swój fan klub wśród uczniów, proszę Państwa. I teraz podziękuję tym, którzy z nim pracowali. Zapraszam Adam Wejder z klasy 8. Przewodniczący samorządu uczniowskiego. Julię Fiomulską. Klasy 8C i Natalię Zatorską z klasy 8C. Oprócz tych osób
także inne osoby udzielały się chociażby w poczcie sztandarowym. Zapraszam Oliwię Osiecką z klasy 8D. Olga Solny, zapraszam. Juliana Rawickiego. Mikołaj Kłys. Huberta Ukrońskiego. Szymona Hamińskiego. Zuzannę Michałak. Martynę Wolną. Marię Dobrele. Julię Krajewską. Krzysztofa Zatonia. Szkolne koło wolontariatu w 12 działa bardzo prężnie. Podziękowania dla Juliana Rawickiego, dla Juliana Markiewicza, dla Oli Oldman, Michaliny Wiśniewskiej, Ewy Kobylińskiej, Oliwii Osieckiej. Podziękowanie dla Nikoli Kłys, Julii Famulskiej, dla Jadamskiej, podziękowania dla Asi Zator, Natalii Zatorskiej, Elizy Lewandowskiej, Julii Krajewskiej, zapraszam Maję Figlus, Oliwię Jakubczak, Kasię Dudkiewicz, zapraszam Maję Różańską, Zuzię Michalak, Lenę Lasoń, Martynę Wolną, Roxanę Szczepańską, Thank you.
A uczniów nie ma bez rodziców, więc proszę Państwa, teraz będą podziękowania dla rodziców, którzy bardzo aktywnie pracowali przez te lata. Zapraszam wychowawczynię klasy 8, a panią Annę Błaszczyk, która miała przyjemność współpracować z panią Katarzyną Dębowską. Serdecznie zapraszam panią Katarzynę, jeśli jest z nami. Pani Magdalena Patała też będzie proszona.
uczniów z klas ósmych. To był udany występ, dla niektórych debiut. Zbliża się chwila pożegnania. Zapraszamy koleżankę z klasy 7B. Życie składa się z powitań i pożegnań, powiedział Wiktor Hugo. Drogie koleżanki i koledzy z klas ósmych, dziś kończy się pewien etap waszego życia. Czeka was nowa szkoła, nowi uczniowie i koledzy i nauczyciele. Życzymy wam, by każda nowa zawarta przyjaźń okazała się szczera i wierna. Nowi nauczyciele, niech będą wyrozumiali i sprawiedliwi. Budujcie barki, zamieniajcie ścierniska w plantacje, ale szanujcie to, co dał wam świat. Niech innym będzie dobrze z wami, a wam z innymi. Mamy nadzieję, że będziecie wracać myślami do lat szkolnych, do naszych wspólnych chwil. Szczęśliwej drogi już czas, a teraz muzyczna dedykacja. Przekroczyliśmy próg tej szkoły z uczuciem lęku i nadziei, lęku przed tym wszystkim, czego mieliśmy w tej szkole doznać i co przeżyć. Nadziei na piątki i szóstki, na dobrych, serdecznych i wiernych przyjaciół.
była na pierwszym miejscu w szkole i w sporcie, a później? Później przekonaliśmy się, że oprócz kodeksu ucznia istnieje niepisane prawo społeczności uczniowskiej, że trzeba liczyć się z opinią grupy i zdaniem kolegów. Stwierdziliśmy też, że nie zawsze zwycięża sprawiedliwość. Często o racji decydowały dupek, siła przebicia, a czasami i siła fizyczna. Weszliśmy w okres buntu i przekory. Staliśmy się krytyczni, nieposłuszni, a czasem nawet złośliwi. Dzisiaj prosimy o wybaczenie naszej krzywdności i hardości. Mimo naszej niepokory podjęliśmy tych wychowawców, którzy literę prawa łączyli z literą serca. Szanowaliśmy tych, którzy wiedzę naukową łączyli z mądrością życiową. Byliśmy wdzięczni tym, którzy wybaczając umieli zastosować tę naukową. Rozumieli, że uczeń, tak samo jak dorosły, ma dobre i złe dni, kłopoty ze zdrowiem i z najbliższymi w domu. I tak trwało to wspólne 8-letnie maraton. Nie zawsze mieliśmy równe tempo. Przystawaliśmy, by odetchnąć, odpocząć, a czasami i pomylić się. Niektórych trzeba było popychać, na siłę ciągnąć do mety, na której dzisiaj stoimy. Za ten wspólny marsz, trud wychowania, kształcenia i nauczania, za świętą cierpliwość, za matczyne i ojcowskie serce gorąco dziękujemy. Dziękujemy dyrekcji, gronu nauczycielskiemu i wszystkim pracownikom naszej szkoły. Dziękując, życzymy, by każde następne pokolenie, które będzie przekraczało progi tej szkoły, było lepsze od poprzedniego, tak samo charakterem, jak i umysłem. Życzymy również wielu pogodnych, dobrych dni w pracy i w domu. Dziękujemy. Dziękujemy Wam, kochani rodzice, za nieustające wsparcie i troskę. Wasza miłość i zaangażowanie są dla nas niezastąpione. Jesteśmy wdzięczni za Waszą cierpliwość i zaangażowanie w nasze szkolne programy. Wasze rady i pomoc zawsze pomagały nam znaleźć właściwe rozwiązania. Dziękujemy, że zawsze byliście największymi kibicami. Wasze wsparcie i motywacje dodawały nam siły i wiary we własne umiejętności. Dziękujemy serdecznie za obecność.